Właśnie, tam na scenie startuje występ, ale z nami pani dr Ludmila Nowacka, szefowa komisji m.in. kultury w Radzie Miasta. Pani Ludmiło, jako wiceprezydent miała przyjemność współorganizować te wydarzenia, które dzisiaj mają już 22 edycję. Jak z pozycji pani to wydarzenie wpływa na Racibórz? Ja jestem bardzo dumna z tego, że Stowarzyszenie Pani Aldony Krupy bardzo dynamicznie się rozwija. I to trzeba docenić, bo wiemy, że w dzisiejszych czasach oferta dla młodzieży jest tak różnorodna, zarówno sportowa, ale też w internecie znajdują tyle pomysłów dla siebie, że młodzieży się chce. Cieszę się, że oprócz dziewcząt, które dominują tak tradycyjnie, są też panowie. Jest ich troszeczkę mniej, ale nie znaczy, że ich nie ma. Ważne jest to, że jest kontynuacja, ważne, że jest rozwój i że nadal środowisko lokalne to akceptuje i bije brawo, współuczestniczą w tych przedsięwzięciach rodzice jako widownia, krewni. To znaczy, że warto wysłać swoje dziecko, żeby dokonało takiego rozwoju fizycznego, ale też budowanie więzi, budowanie integracji, budowanie takiego poczucia własnej wartości, ale też ten element fizyczności bardzo istotny, jak dziewczynki pięknie się prezentują, jak dziewczynki pięknie wyglądają. Ja jestem dumna. Dumna, podkreślam to wielokrotnie, z takiego dynamicznego rozwoju i z takiego środowiskowego funkcjonowania, bo proszę zauważyć, że gdy tylko poprosimy panią Aldonę, ona zawsze znajduje czas, znajduje właściwą ofertę dla danego przedsięwzięcia, czy ono jest sportowe, czy jakieś polityczne, czy kulturalne, lokalne, zawsze znajdzie odpowiedź na tak, znajdzie czas i coś takiego, co będzie się wpisywało w to, co w danej chwili jest warte jakby wyeksponowanie. Zawsze festiwalowi towarzyszy ten przemarsz, korowód, tak. Bardzo piękny, bardzo barwny. Za pani kadencji były te przemarsze Sobieskiego, to były dużo większe przedsięwzięcia, bo szło naprawdę wiele reprezentacji z różnych sfer miasta. Tak naprawdę, czy może warto przemyśleć nowej władzy, podpowiedzieć, że możemy do tego wrócić, bo to chyba nie było aż takie kosztowne, trzeba było, ale integrowało to środowisko Raciborza, tworzyło jakby taką aurę, że wszyscy uczestniczą w tych Dniach Raciborza. To było bardzo ciekawe w wielu modułach. Integrowało środowiska szkolne, pokazywało historię, pokazywało kreatywność danych szkół, pokazywało też bogatą historię całego miasta. Myślę, że warto to rozważyć, bo koszty nie były wielkie. To były koszty tego kapitału ludzkiego, inwencji, kreatywności. No a proszę zobaczyć na Śląsku, czy tam w Tarnowskich Górach, czy w innych miejscowościach, to są stałe punkty programu takich wydarzeń kulturalnych, gdzie ściąga mnóstwo osób z zewnątrz, żeby przyjrzeć się strojom, całej choreografii, przyjrzeć się różnorodności, która wtedy się prezentuje i myślę, że jeżeli to dobrze wspominamy, to już jest wartość dodana, a jeżeli jakieś elementy udaje się kontynuować, pani Aldona kontynuuje to w swoich przemarszach, formę zawsze można wzbogacić, urozmaicić, no i cieszmy się naszą kulturą i naszą historią. Pięknie pani doktor, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Super. No.